Darek, jakie to jest uczucie? Debiut w Górniku, a nie masz jeszcze skończonych 16 lat. Debiut w takim meczu, przy takiej publiczności. Co miałeś w głowie, jak wychodziłeś na boisko? Szczerze? Myślałem, że zaraz, nie wiem, tata mnie obudzi. Albo coś, wychodzę, patrzę, cały stadion. Marzenie z dzieciństwa się spełniło. Dużo mojej grze pomogły trybuny, które mnie ciągnęły i nie miałem nawet chwili, że jestem zmęczony, bo to dla nich tak naprawdę grałem. Spodziewałeś się tej decyzji trenera, bo przecież że jeszcze niedawno nie było cię nawet na ławce rezerwowych, a tu jeden z najważniejszych meczy sezonu i jesteś w pierwszym składzie. I to jeszcze z Legią, no kompletnie bym się nie spodziewał. Trener wziął mnie na rozmowę na 20 minut przed odprawą w hotelu i tam coś powiedział, że może wyjdę w pierwszym składzie, może na ławce będę siedział. Nie wiadomo, ale wcześniej kompletnie nic nie wiedziałem. Rodzicom nawet bilet wczoraj się jeszcze szybko udało ogarnąć, bo tak w ogóle bym się nie spodziewał, że nawet w kadrze meczowej na taki mecz z Legią Warszawa będę. No właśnie, jeszcze niedawno grałeś w CLJ-ce, a tu mecz, no właśnie, z Legią Warszawa, mecz wygrany. Chyba euforia. Zdecydowanie. To ważne, że wygrany i że te 3 punkty, że dobrze nada z siebie wszystko i to zwycięstwo tak naprawdę dla kibiców jest przede wszystkim. Jak ocenisz ten swój występ? Bo zagrałeś całą pierwszą połowę, jeszcze sporo minut drugiej połowy. Jakbyś tak w kilku słowach ten swój występ podsumował? Myślę, że jak na debiut to solidnie. Nie przesadzałbym, że bardzo dobrze. Trochę brakowało mnie pod piłką i żebym to ja napędzał akcję. No ale ważne, że miałem odbiory i że tak odbierałem, podawałem i szliśmy z akcją i mieliśmy z tego akcję. I to było najważniejsze. Trener w pomeczowej konferencji prasowej powiedział, że masz charakter, że on lubi takich zawodników bezczelnych. Czy ty uważasz się za bezczelnego chłopaka? Na boisku? Tak. To myślę, że na pewno. A tak to nic. Pokora i ciężka praca. Teraz po meczu te emocje opadną i ciężki trening. Do szkoły najpierw, później trening.